Witam wszystkich z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, sezon Ardeny. I są dzisiaj ze mną tylko Duszek. Tak, witam. I Radosław Psikutas. Nie Psikutas, ale Radosław. No dobra, dzień Psikutas dobry. Bez S, no. Kosimy sobie rzepak, bo mamy pole rzepaku do skoszenia. Co prawda to pole jest dużo mniejsze niż poprzednie, mamy aż 3 kombajny, mamy przyczepę przeładowczą. Mamy fenda z dwiema naczepami do ciężarówek, także będzie dzisiaj na bogatości. Ale nie ma ciężarówek. Nie ma ciężarówek, bo ciężarówki... Ale chyba będą. Może będą, no bo są szybsze, jakby nie było, nie? Zobaczymy, jak kupimy jakieś jeszcze dwie przyczepy przeładowcze, to możemy pomyśleć o ciężarówce, nie? Wtedy to będzie w porządku. No to jadę. Ogólnie to chyba ten... Widzisz, jaka umie żółć z tyłu? No, ty to masz sraczkę, stary. Bez kitu. Z kitem właśnie. W ogóle ten rzepak jest pryskany, ale tak sypie, bo sypie, nie? No. Powiem ci na 900, 2 tony. Ja mam 2,5, ale ja mam szerszy header, co prawda. To... Ale... No, słabo sypie. No ja tak po całości nie będę brała, bo wiesz... Ile przejechaliśmy pół pola? No powiedzmy trochę więcej, tak? No to dojedziemy do końca i będę miał 30% zbiornika. No spodziewałem się, że będę miał około 70%. Czyli nie muszę chyba tam iść do was? No na razie nie. Dopiero jak będziemy pod koniec pola, to dopiero ci damy znać. W sensie jak zawrócimy... No, na tamtym końcu. Jak będziemy tam, gdzie startowaliśmy, w tym punkcie... To może inaczej. Ja teraz pojadę do was, wypróżnię was z tych 30%. A po co? I zawierzę to do naczep. No jak chcesz, no to możesz podjechać. W sumie, bo my będziemy jechać teraz właśnie... O! Właśnie, my teraz jak zawrócimy, to tam... Teraz pracowni... będziemy rura otwarta. No, rury będziemy mieli otwarte, a pracownik będzie miał zamkniętą, nie? No właśnie, tak jest okej. No, no to może tak być. No 6 ton około będę miał, jak dojadę. Może ci tu ponad. Ruła się otwiera. Ja otworzę dopiero jak zawrócę, bo tak to jest gorzej zawracać. Jak cię walnę albo coś, to... Podskoczę aż w niebo. No. Poczekaj, dojadę. Kurwa, umija. Bo cholera! Ja się przestraszyłem. Ciofaj, ciofaj, ciofaj. Jedź do przodu, jedź do przodu. Nie, panie, co pan robi? Dobra, panie, dowracaj. Dobra, mogę rurę wyciągnąć. Ile tam jedziesz na godzinę? Dyszka. 9-10 mam. 60. Ale bardziej 9 teraz. Łe, ty masz tą wielką tą przyczepę, ona ma 34 chyba pojemności, nie? Możliwe. O, a ile masz procent w ogóle? 26. Spokojnie, najeździsz się trochę. Jak ci powiem, to pojedziesz do dywanu. Dobra, może jadę do dywanu. Nie, jeszcze nie ruszył. Co? To co ty tak długo tam żeś robił? No wiesz, że jak ja po lodowisku jadę, nie? Aha. To nie do... Psz. Duszek, i co ja miałem? Przecinek czy kropkę nacisnąć? Ale o co chodzi? Żeby wysypać. Wysypywanie. Nie. Ciśnij N. I zobaczysz, czy na N ci działa. A jak nie na N, to na... U mnie pisze, że... Albo nie mogę się do no tego odcić, ale chyba kropka. Duszek, podejść tak bliżej. No wiem, ta rura jest trochę tak... No jedź. Będziemy się wysypywać w trakcie. No i coś się sypało, ale teraz już nie sypiemy, jesteś ciśnij. Przecinek, kropkę, o, co wcisnąłeś? Przecinek, nie, kropkę. No sam nie wie, co wcisnął. Uderzył głową w klawiaturę. Jak Mareczek. Jeb,
W ogóle Marek jakiś ten światło w pokoju zapala i gasi czołem zawsze. Aha. Wchodzi, kłania się. Duszę kończuj się, bo ja kurwa umijać. Dobra, Maruś, ile masz procent? Pfuła! Masz już zero? Wyjechałeś. Ej. Weź. Iwan, masz już zero, koniec? No. Ja teraz jadę do pracownika. Bo on teraz tamten jest po... No, jedź już do niego, jedź. Chcesz się wysypać? Ja nie. A je masz? Halo, ja tutaj zawracam ja się i wysypię do dopiero, jakby zawrócę nie? na tamtym. No dawaj dywan, dawaj. Ja bym nie dał. No ty lubisz dawać. Nichuja. Du. 23 tony już mam. To zaraz możesz jechać wysypać, nie? 20, czekaj, 34, a tamto ma pojemność chyba 50, nie? No chyba tak. Podejrzewam, że na te dwie przyczepy się znaczy naczepy, chociaż teraz to są przyczepy niż naczepy, ale one się chyba zmieści całe to pole, nie? Tak patrząc na to, ile mamy. Ja muszę w sekundę puścić pracownika teraz. Powiem ci, że trochę trzeba wjeżdżać na te, co ty przyjechałeś, nie? Bo nie widać w ogóle tego rzepaku. I on jaki się robi. Sieczkę tak ci rozpierdala, że dać spokój. Tutaj. Ty, mam już 100%. Rzepak 2500 w Gasthaus. Rozumiesz? Mam już 100%. No dobra. I Via Market. Ej, stary, zobacz, jakby krzywo to pole mamy, że pracownik jedzie zawsze prosto, nie? Według danych tam linii. I zobacz, nie? Jak pracownik zjeżdża, żeby wyprostować. Widzisz to? Dywan? No widzę właśnie. No ja już go tak zostawię na razie. Niech on wyrówna to pole i dopiero zawrócimy sobie według tego, co ty zrobisz. Już nie będę kręcił tutaj. Dobra. Ogólnie rzepaku duszek mamy sporo, bo mamy jeszcze 17 ton w tym, w magazynie, nie? No. Można by to było... A to na tym, naj, nie? Co? Poziomie. Poziom naj. Tak, to jest poziom naj. Czyli 2500... Do kogoś podjechać? Za chwilę możesz do mnie. U mnie na razie nie, bo mam... 38, jak zawrócę, 40 to możesz podjechać. Ktoś widzi takie coś jak Via Mart? A, ja widzę. Via Mart i jeszcze... Jeszcze jedno było, ale tego nie widzę całkiem. Pewnie gdzieś też tam jest. Powiem ci, że chyba bardziej u góry, tam po prawej stronie, nie? Ej, ale tam wiesz jak może... Via Mart, czyli tam będzie mógł. Look, wiesz jakby tam było fajnie? Tam nie idzie rozczytać w ogóle. Patrz, kombajn sypie na mnie, moja przyczepa przewodowcza sypie na kogoś, sypie przyczepę przewodowczą i z tamtej przyczepy przewodowczej sypie na inną przyczepę przewodowczą, a tamta przyczepa przewodowcza sypie na tira i tak się tamci zmieniają. Tak, a tir ma też przyczepę przewodowczą i sypie na drugiego tira. I tak będą... Jesteś chory, człowieku. Dobra, ale słuchaj, to by było ciekawe, gdyby tak zrobić taki pasek. No, ale żeby to jest marnotrawstwo czasu. No nie, można po prostu zrobić takie zadanie. Zobaczyć jak to by wyglądało. Jeśli na przykład... Przyczepy przewodowcze to tam będziemy... Ale nie, chodzi mi, że tak pełno prowadzących do skupu jakiegoś, potem ta ostatnia przyczepa przewodowcza wysypała normalnie na ciężarówkę, no i by do skupu poszło. Jak ci powiem, to się zatrzymasz, duszek, w tej pozycji, w której jesteśmy, dobra? Mhm. Po prostu wciśniesz S i ja też wcisnę S w tym momencie wtedy. No. Ja się zatrzymał i wyjdę zrobić fotkę. I co z tym polem będzie? Obornik niewidoczny, czy...? Nie, właśnie na rzepak już teraz się... Weź S wciskaj.
Nie, już teraz stwierdziłem, że nie będę na żaden taki rzepak na sieczkę, nie będę rzucał. Nie, nie składaj rury, no nie Powiem ci, składaj. że najpierw to po takiej sieczce to wystarczy kultywatorem, zaraz za nim z obornikiem jedzie i gitara. No to jedyne wyjście, poczekaj, I zrobię potem fotkę. orka. Styk, dobra, foteczka jest, możesz duszek uciekać. Dobra, Masz teraz tu Iwan. 70% mam. No, Ile? Iwan. To możesz duszek podjechać, No jak to chcesz. dawaj, 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 nie trzymaj do przodu. Bo to do tamtego zaraz musisz jechać do pracownika chyba, nie? No właśnie. Bo on jest teraz po tej stronie, no to. Przynajmniej to jedno pole skosimy w odcinku, Kropeczka nie? czy przecineczek? Uderz czołem, jak zawsze. No dawaj, Sypie? wciśnij coś, nie, nie sypię. Iwan! Dywan, wiesz co, na tym Kurwa, polu miało tutaj sypać, ty. można sobie spokojnie bez obornika tutaj O, przyjechać sypie. z tym, z kultywatorami bezpośrednio. Iwan, nie wyłączaj tego, po prostu już tak zostaw. A to na pole będzie sypać. Nie będzie sypać na pole. Realistycznie gramy, duszy. Ale to nie będzie sypać na pole. Ale realistycznie gramy i to będzie sypać. Ale gwagi go. Ale o co ci chodzi? Bo ja was nie Czyż ja cię słuchałem. nie wpalę. Ja was nie słucham, bo wy tam cały czas On gadacie. mówi, że jak wciśnie guzik, nie będąc. Ale gramy realistycznie, panie. No ale to Chyba nie cię będzie się. podjeżdżałem nie raz pod kombat normalnie. Ale kiedyś do przodu. Poczekaj, ej, stój, Iwan. O, prr, Baśka. No kurde! No nie, teraz ty do przodu. Masz już 0% czy ile? Tak, pierdzielaj. Panie, bo żeś mi czujnikiem uderzył, no co pan tworzy? Aloczku, weź, ty kurwa, mi header. Pa! U, pracownik potrzebuje naszej pomocy. Czemu? No bo ma rurę w ten. No to grzej do niego, człowieku. No Zmieścisz to w jadę. górę? No. Ile ma procent? 25 ton. A ile procent się pytam? 75. Aha, no to może zmieścisz trochę. Chociaż część, żeby on chociaż zdążył zawrócić i żeby miał jak przejechać. Stój, ty pierunie! Stój! Stój! Stój, Leokadia, stój! Wysypywałeś już chociaż na czepę? Tak. Kurwa! Nie krzyczę. Nie, co? Jak wysypiesz duszek od tamtego kombajnu, to przybiegnij tu z buta do New Holanda. Dobra, z jakiego Holenda? No do mnie tu, przybiegnij z buta. Dobra, zaraz, poczekaj. No Zameldź stój. sobie na chwilę. No niech to wysypie. Jak ci się kombajn opróżni, albo nawet teraz, jak się opróżnia, to teraz może być. Dobra, dobra, poczekaj. No stój, ty Musisz pierunie. mu delikatnie drogę Kurwa, zrobić. ja No lewe właśnie to jajko chyba. zrobiłem. Cię boli? Lewe jajko chyba. Idź do lekarza, Przecież nie masz takich. żebyś nie był jak No Adam. jak nie mam. Masz tylko środkowe. No to ty. Już mówiliśmy. Dobra, słuchaj, zawieziesz to Tak, na... ja to zawiozę do tej naczepy, tylko przyjdź tu. No jest, Bo jestem. nie puszczę pracownika, bo wtedy zjedzie, z krzywo pojedzie. Siema. U, on się do pełna nie opróżnił pewnie, nie? Kurwa, dlaczego nie mogę ruszyć? Bo tak. No zajebiście, kurwa, jaki omijak ty. Ta przyczepa już się nie zmieści pewnie na nią. Panie, trochę miałem ścinę. Muszę się cofnąć. Nie dobrze, nie Ja chyba dobrze. teraz zrobię przez środek, co? Co przez środek? No będę je kosił przez środek. Nie no, koście cały czas z tym. No to ja muszę poczekać na Iwana. No to rób poprzeczniaki w tym czasie. Zajebiście, skręcam w lewo i w prawo. Nie zmieściło się 9 ton.
Pierdolę, jadę z kabiny. Ale Loku, potem musisz do nas przyjechać. Wiesz co, Duszek, ja już ci zostawiam tą przyczepę. Generalnie to musisz ogarnąć temat jakoś, ale musisz już powoli jechać z tamtą jedną naczepą. Albo puść pracownika, a jak ten, jak on, jak dywan dojedzie, to w sumie nie wiem, dobra, to bez sensu być. A ty co będziesz robił? Bo ja już skupiałem. No bo kurczę, by można było jechać tym fendem. Albo dobra, na koniec, jak już skosimy pole, to się pojedzie. Bo nie wiem, czy to się zmieści, to co tu jest, wiesz? Najwyżej się pojedzie... Pojedzie się z tą przyczepą przeładowczą za... Znaczy, dawaj, dobra, dawaj! Kto mnie tutaj wchodzi? Dobra, Duszek. No jedź, jedź. Słyszysz? Tak, zaraz. No zaraz, czekaj. Dalej, bo pracownik ci tam ucieka zaraz. Ja o, pierdolę, ty, ale mi się ścięło. Kościół, co ty tego nie widziałeś? Widziałem, to dlatego chciałem, żebyś... Dobra, spierdalaj. Ty widziałeś. Dali go, dali go, dali go, dali go, dali go. Czekaj, Iwan, ile masz procent? Dyma. Iwan. Nie wiem, czy on ma jakieś... Poczekaj, bo mnie w płeczku, 42. Dobra, on tak jeszcze nie. To spokojnie, ja się opróżnię. Możesz podjechać do pracownika, bo widzę, że z rurą jedzie wyciągniętą, więc ma 80%. No tak, wiem. A to co to za omijak? To jest dobre pytanie. Jaki klin? No sorry, ale ściągnęło mnie. No tak delikatnie z 5 metrów? Dobra, idę do pracownika. No delikatnie, teraz stoję w miejscu. Ale że w sensie takiej lagi masz? Nie, ty nie stoisz w miejscu, ty kosisz coś. Na ukos. Nie, nie. Teraz cofa. No nie wierzę. No nie wierzę. Trzeba będzie do tego fenda spiąć te przyczepy z powrotem. Dobra, ścina była. Chyba, że... Ogarnij tutaj poprzeczniaka. Ej, nie jedź wzdłuż, tylko tutaj ogarnij poprzeczniaka, żeby nie było tak ten... Duszek, jak ja już się ustawię, to już muszę jechać. Delikatnie tak. Nie ma lity, kurczę, jak to zrobić, żeby to było dobrze? Za mało ludzi, za mało ludzi. Za mało ludzi, no. O jedną osobę za mało. Nie no, z kabiny trzeba, kurna. Ciekawe. Jaki debil. Czemu się pierdzywasz? Kombajn tak przezywam, bo kurwa jadę do przodu, a o chuj do tyłu. A operatorem kombajna jest Iwan. Nie, to wie. Te czujniki wszystko się pierdzią. Komputer trzeba zmienić. Takie wielkie tutaj, ale kurde, by było ciężko tutaj na dwa kombajny takie małe buraki tu robić, co? Trochę za dużo. Ty, pamiętasz te... Para ten z 13. Co pamiętam? Czekaj, czekaj, zatrzymajcie. Kombajny jest para z 13. Ej, zatrzymajcie. No, pamiętam. To takimi jakbyś napierdalał. O, myśmy tutaj 2 lata to robili. Ale jakie? No te małe czerwone fary, co z para, 13 były ten, na początku. Z 13. A nie wiem. No, jak nie wiesz? Znaczy nie kojarzę. No na początku. No na start, kurwa, jak nowy ten od tego. Taki mały czerwony kombajn starszy. A, ten, ojej. Iwan, nie masz procent. Iwan, weź wciśnij ten guzik. Przysypało, kurwa. Panie, sypie. Ile jedziesz, Duszek? 10. Ty, ja 20. Dywan, jak wysypiesz, jak skosisz ten pasek no do końca, to wysyp się do zera i już nigdzie nie jedź. Kumasz, czaczek. Dobra. Duszek, masz tu miejsce coś jeszcze? Nie, już nie. Aha,
no dobra, no to dywan ty się jak coś to wysyp i złóż, jedź header, odłóż na ten. A gdzie to mam się wysypać teraz? No poczekaj na duszkę, albo jedź tam już bezpośrednio do naczepy przecież, bo i tak tam jest wózek. Tam w prawo, tak? Teraz no. Tak jak jadę, bo nie chcę kurwa spojrzeć w górę. Albo odjedź po prostu kawałek tym kombajnem, wyłącz, znaczy w sensie wyłącz header tylko, nie gaś go. I przesiądź się do tego pracownika w żółtym kombajnie. I go pilnuj, aż dojedzie do końca i żeby on już też nie kosił, bo ja ostatni poko zbiorę teraz. Dobra, zaraz się go chuja dorwę, to jak mu pierdolę, to... Tak, dorwiesz chuja, to już go zaciągniesz na śmierć. Dobra. Kurde. O Boże, dywan, co ty tu za omijaki porobiłeś? Tu jakieś kliny, tu jakieś... Ja nic nie wiem. Trójkąciki sobie porysował, tu jakąś dzidę. Oj, jeny. No, wcięło mi się, no. Aha, czyżbym słyszał taki cichy głosik. Powiem ci, że wczoraj mniej się miałem lagi. Czy męża Agnieszki? Duszek? Ani tego, ani tego. O, to ci niespodzianka. No kurwa, gdzie jest ten kombajn? W takim razie kto to był? Nikt. No jak, ktoś u ciebie był? Nie. Słyszałem. Nikogo nie było. Dziękiewicz? Boże. Dobra, jest, właśnie dojechał tutaj ten kombajn. Iwan. Nie wiem, zgarnijcie tego pracownika, żeby on już nie jechał dalej. Oj. Kurwa, gdzie ten kombajn? Dobra, mam go. Dobra, wysypcie, co się da, to wysypujcie na naczepy. Co się nie zmieści, to na tą przeładowczą wysypujcie. Zanim ja się depnę, to chuj. Nawet w tym... A lok tutaj na przyczepę już pełna naczepa. Tak, tak, tak. Jakby ci się udało, to weź tam cofnij, żeby podpiąć tą drugą. Nie? Bo to będzie ciężkie. No będzie, będzie. W sumie to nawet może nie rób, pojedziemy we trzech. Zobaczymy. Zresztą. Poczekajcie nawet. Dobra, jestem w swoim kombajnie. On jest pusty, tak? Już? Nie, tam jeszcze coś miał. No to wysyp go tam. Dobra, coś jeszcze się zmieści tutaj. Ja mam 8 ton, będę miał ponad. Zaraz jak się depnę, to wysypię. Ja mam 8 ton. Tutaj mam 6%. Chcesz się wysypać albo do mnie? No wysypię, a ty co będziesz mógł, to... Albo zresztą, jak się zmieści, to i tak już... Bo na pewno tam się nie zmieści, nie? No, tam jeszcze... Zapełnimy tam tą naczepę do 100%. To nie trzeba, no nie trzeba, bo pojedziemy z tą przeładowczą do skupu też. I tam, wiesz, jak się sprzedają naczepy, to się wysypie z powrotem na naczepę i się sprzeda wtedy, rozumiesz? No. To wysyp do mnie. No i ustaw ja klasa w stronę Via Mart. Znaczy w sensie tam na górę trzeba będzie jechać, nie? Nie rozumiem. No my musimy jechać tam nad czwórkę. Kumasz? Czwórka, a no. Czyli musisz, nie wiem, czy... Dobra, jak wysypię, dobra, wyłącz. Idź, wsiadaj Duszek do tego pomarańczowego kombajna. Zobacz, czy tam coś jest. Nie, no nie ma, wysypywałem. Podjedź tam podwózki do headerów, ale nie ten, nie kładź headeru jeszcze. Ty, klasik jest pusty. No to już go z ten, jedź, złóż rurę, złóż go. Ogólnie całego. No jestem tu przy wózkach. Hederek też trzeba złożyć. Dobra, no i zostaw Duszek na razie. Bierzemy i jedziemy. Co ja biorę? Weź Duszek, wskocz jeszcze tutaj do garażu. Bo jeszcze fend tu jest tylko, więc fenda musisz wziąć. Dragon jesteś. Dywan. W klasie składam header. To nie składaj, wysiądź z niego już. I chodź tu do tego fenda, co stoi za zapełnioną tą. Widzę, pędzę tu sił w kopytkach. Wsiądź do niego i jedziemy tam nad czwórkę. Ty jak wyleciał z tego podwórka, nie? Ja? No, jak wariot.
Dobra, ale bierzesz kasę? Tak, już ja nim jadę, nie? Panie, co trzeba? No jedź za mną i za duszkiem. Po lawetę dzwonić trzeba. A co, że się diebę? Nic, kurwa, mi się tak przypomniał. Znam co. Wiesz o co chodzi, kurwa. Tak. Kurde, ale jakbyśmy mieli kosić pole numer 26. Zobaczcie, zeszło nam 25 minut gdzieś na koszeniu na 3 kombajny. No, 25 minut około. Zeszło nam na 3 kombajny koszenie 19. Pomyślcie sobie, jakbyśmy kosili 26. Widzicie to? Tak. O kurwa. Czekajcie, bo się kurwa zblokowałem. Tak się wjebałem w siatkę, że chuj. No to panie, no co pan? Graj realnie. Tu w prawo, nie? Ja cały czas gram realnie. No jak ja mam kurwa grać realnie, jak ja mam 140 na liczniku. Tutaj zaraz za tą siatką w prawo? Nie, tu gdzie ja skręcam teraz. Przez torowisko będziecie przejeżdżać. Kurwa, prosto. No tam gdzie ty jesteś, dywan, teraz to prosto. Kurwa 200 wyciągnę. Przy Hopfen Farm. Hopfen Farm to nie są kurczaki przypadkiem? Hopfen? Klaufen, ja. Ale fakt, ty tylko flaszkin rozumiesz. Te tory są nie, spoko ułożone. Te tory no, są spoko ułożone. Fajnie się przez to przejeżdża. Ale tak. Powiem wam, że te pola bez tych drzew, kurwa, tak dziwnie trochę ta mapa. Jak bez drzew? Są drzewa. No ale tak kurwa na tych. Między polami, nie? A tutaj co jest? Ty, to Hopfen to nie jest kurczaki, to są ten, to jest chmiel. No tu chmiel rośnie. A na chuj tu ten, gruszkę kupywałeś. I tutaj za wami w prawo, tak? Tak. No teraz w prawo. Przez torowisko. No, przez torowisko. I później za Hopfen Farmem w lewo. No tu pod górkę duszek się jedzie. A faktycznie jakiś ten. Z dwiema przyczepami takimi jak tamte, to ciężko by się chyba mieli tymi fentami. Fajnie się jedzie pod tą górkę, ty stary, no. Mi się to podoba, w cholerę. Ten John Deerek, powiem wam, że nie ten fent, kurwa, ten z turem, tak? Co z turem? Ten. To, no. co ci gadałem, co sobie na singlu, gdzie... No, to co? Zajebisty jest, kurwa, od środka. I moc ma kurwa potężną. To takie dwie przyczepki to dla niego to chuj. To zależy którego bierzesz, nie wiem. On tam mają swoją moc, dobra. A już nie pamiętam, który to był. Gdzie tu jest ten Via Mart? Kurwa chuj. Jadę pod górkę 20. Ja jechałem 30 chyba. Ja 114 teraz. A ty nawet las znalazłem, ej. O, ty znowu duszek przez tory przejeżdżamy. Poczekaj, no, ej, ale poczekaj na nas. No muszę i tak, poczekam za wami na tym. Tak, zaje w lewo, pod górkę. O matko. No gdzie ja to trochę. Ty, lusterka mu działają. Ja tu jadę pod górkę, chopię 12 na godzinę, 14 się rozpędzam. No, ale ja już 30 pod górkę. 40, 50. Takie centrum miasta, tu jest jakiś tartak, widzę. 7 dych. 7 dych pod górkę, tylko właśnie. Licznik cię oszukuje. No gdzie ten zasrany wik? Panie, to jest pały. No ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tu chyba trzeba było skręcić, czy co? No kurwa, już tylko 50. Tu jakieś budowa. Jakoś, jest. Beton, koparki. Budowa, to no, no, czekaj na nas, kurde. O i znowu przez tory. Gdzie jest ten wichor? Chyba kota przyjechał, bo mi się kamina zacięła. Dobra, ja szukam tego Via Marktu teraz, bo nie wiem, które to jest. Duszek, przyjechałeś tą pierwszą górkę? Tak, trzeba przejechać przez torowisko. Ja potem... dopiero na niej jestem.
A tu co Ale, jest? a to nie jest czasem miasteczko z trzynastki? Nie, podobne, ale... To jest miasteczko z trzynastki, bo tu widzę, że te są ikonki z trzynastki. A może? Nie wiem, ja szukam, który to jest punkt skupu Viamart, ale tutaj widzę, że to jest tak, skup punktu cielaku. A, Aluk, ty tutaj jesteś. Tutaj świnie się sprzedaje. To może to tu jest? Nie to. Tak wygląda, jakby to było tutaj. Kurś farm. No nie wiem, to tak wygląda, jakby to było tutaj. No spróbuję. Ktoś już jest tutaj? Czy nie jeszcze? Ja jestem. Gdzie? To tam, ta pierwsza w prawo, no tak? Jeszcze prosto. Prosto? No będziesz miał skręt w prawo przez torowisko znowu za chwilę. O kurwa. Wyłącz duszek te koguty, na litość. Na to? No chodzi o to, że lagujesz po prostu grę. No. Faktycznie to jakaś budowla jest. Aha, i tutaj w prawo. A tamten gruby benek gdzie? Ale tutaj w prawo. Jadę. Tylko się zastanawiam, czy to rami od razu jechać, czy ulicą? No nie wierzę. Ty masz pełną tą? 83%. Czyli tamten ma pełną? 59 ton. I tak mnie ściągnęło, że ja pierdolę. Dobra, Duszek, teraz tak, poczekaj. Ja bym stawiał, że tutaj ten jest ten Viamart. Zobacz, Duszek, na mapce. Wyjdź na chwilę z traktora. Zobacz na mapce i spróbuj ocenić, czy to jest ten na pewno Viamart. Dobrze by było, jakbym tonę akurat sprzedał. Ale tu... Gdyby mówił się o 148 47 300, 5000 zrobiłem. To jest to. Dobra. To jest to? No. Napisz sobie markerem na ekranie, że tu jest wiele. Tak. Poczekaj. Nie, ja muszę odjechać od punktu, bo inaczej się to nie zrobi. No i przecież już miałem. Wysypiesz, to musisz lecieć już na kolejny. Iwan, pomóc no nie chcę nic zgadać, ale masakra. No idź się z dywanem zamień, daj mu klasę, niech jedzie na gospodarkę z powrotem. A my będziemy jechać razem. No ja już jadę, nie? A ty od niego weźmiesz i przyjedziesz i sprzedasz tutaj. Jadę. To Iwan, to poczekaj na Iwana, żeby wiedział, gdzie pojechać. To ja się z nim zamienię po prostu. Zrywa asfalt po prostu. No jedź Duszek, jedź, 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 jedź. O kierunek, wskaz włączy. Ty lepiej kurwa zjeść na pobocze. No właśnie to zrobił. Zobacz, zobacz, zobacz co robi. Dobra, dywan, wsiadaj do tego fenda. Masz to właśnie sam, kurwa się przestraszyłem. Tym co zrobił? O matko z córką, nie? Ale fajnie tak, jak pracują te fendy i tu klas, nie? To nie, fajnie. Dobra, będziemy jechać we trójkę razem. Jedźcie, dywan, ty już jedź na pewno, bo dzisiaj dogonimy. Jady. Hej, tym już nie laguje. Bo tu tyle zboża, to może wiesz. Miałeś lagi przez to. Czekaj, tutaj w lewo czy nie? Nie, dalej. Po co ty, Duszek, za mną idziesz? No bo tak. No to widzę prosiaki. Widzę prosiaki się turlają. No tu będziemy sprzedawać świnki i cielaczki. Uha. Tak wjeżdża, wow. A... Ej, ale... Co? Patrz, jak to jest głupie. Jak będziesz wracał tą samą bramą? Będziesz wracał tą bramą? No... Ciężko będę miał zawrócić, ale wrócę. I ogień na tłoki. Zobaczysz. Za chuja mnie nie dogonicie. Chodź, 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 chodź. Fajnie to wyglądało, jak zjechałeś. Wychodź, wyjdźcie ciągnika na chwilę.
Zobacz, jak ta brama się dziwnie otwiera, chłopie. Która brama? No tutaj, To jest to. brama! Osmuj się. Dwa kołki. Widzisz to? Ja widziałem. Jak... Takie coś... coś Halo, a dlaczego w tym pędzie zawiesiłeś choineczkę? Albo żeby pachniało. A to chyba nim duszek wcześniej jeździł, to? No. To mówiłeś, bo... że nie umył. Że mu skarpetki śmierdzą czy coś. Sandały. Jedziesz, się fajnie jedziesz pierwszy? Co ty, zahaczyłem o ciebie? O ciebie, rozumiesz? Nie o traktor. O ciebie zahaczyłem. O, jedziemy. No, a klasa później kto będzie zbierał? Wysiadaj. Nie chcę. No dalej, duszek. Kurwa. No dawaj, jedź. Bez nadziei, powinno cię podnieść, jakby nie? Przerzucić nad traktorem, a tu... No. Jesteś silniejszy od traktora. Fuck you. Ty, patrz, gdzie tamten już jest. Jak dolega. Z górki jak zjechał. Panie, już na prosto startowo wychodzi. Właśnie, teraz z górki będziemy jechać. Jabadabadu. Tak w Finstonowie. I tak cię dowiodę. Ale nadal pod górkę. Całe życie z wariatami. 130 więcej nie wyciągnie, kurwa. Nie to co New Holland. Sorry. New Holland. Nie żeby coś, ale ten rzepak to był nieźle upierdolony w kurzu, bo ta przyczepa to już wygląda jakby gnój woziła. No i się dziwić, że ja nie mogę wyjechać. Przewodowcze nie jest taka zła. I srów dół lecimy, panowie. Ale to nic nie dało, nie? Nadal jedziemy, jadę 51, także hamuję silnikiem. Kurwa, dogadają. Tu jakaś rzeczka. A gdzie ty jesteś? A, tu. Ja przez pola zaraz przelecę, człowieku. Nie no. Zaraz będę w lewo chęć. Kierunkowskaz, Halok. Jaki kierunkowskaz, człowieku? Nie mam kierunkowskazów. Dywan wszystkie pozbijał po drodze. Kurwa, skręcisz, nie? Aż choinka się wytegocił. Ten zawrócił, zadriftował tam pewnie, kurwa mać. Szalony, no. Właściwie mógłbym jechać tu. Kurwa, jeszcze pod górkę. Tu. Super. Duszek, tu jest droga. Dawaj. Nie no, zajebiście. Ja wolałem jechać przez to torowisko, bo było fajnie, tamto. No jak chcesz, ale tu jest droga, nie? No dobra, to ja jadę za tobą. Dogonił mnie, kurwa, dogonił. Nawet będziemy szybciej. Jak ty się będziesz tak bokiem, wiesz, jechał, to... Ja już cię wyprzedziłem. Ja tu patrzę, żeby słupa nie przetrącić. Wiesz, Dragon, ja już cię wyprzedziłem, bo teraz minę sobie tylko to narożnik pola i praktycznie jest to... No. A to ty pierwszy jedziesz. No yes, of course. Kurwa, 140 wyciągnie, ni chuja, 139. Kurwa, on ma jakiś błędny licznik. Licznik chyba w metrach na sekundę, nie? Kurwa, w gospodarce. Pry, hamuluj. Nie żeby coś, ale ja już dojechałem do gospodarki. Ja też. Na skrzyżowaniu jest. A, ja już jestem na wjeździe, nie? No jak ja 200 na liczniku miałem... Dawaj tutaj, dawaj, bo tutaj przyczepy stoją. W ogóle przestawiłem to przyczepy. Dywan z salonem jedzie. Bo to dywan jest, nie? Ważne, że jadę. Ale tak coś złapał. Teraz tam będzie, wiem... Zaparkować to będzie wyczyn. Nie mogę ja. Nie, co to... Nie, lepiej nie. Teraz wyprostować. No i perfecto mobilo będzie. Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy. Patrz na niego. Co? Patrz na niego. Jadę. A tu jest. Szatan. Szatan siódmej klasy. Nie. Tylko nie dawaj dywanowi tam odkładać przyczepy. Ty ją weź od niego, bo on już widzę, że zawrócił do wyjazdu. Ja mam wziąć, a ja nie umiem tak cofać. Dalej, na żadę. WTS-ie jeździsz to.
Teraz już ateisie. Ojej, jaki ważny ty. Dobra, to weź sparkuj tego okresa. Dusek, powodzenia, ja cię będę tutaj kierował. A ten pędzik ma mod pasażera? Ma chyba. A co ty robisz, kurde? A w ciśnicę, chodź tu. Ty się cofasz niż. No idę, dobra, bo myślałem, tak, że ty jedziesz. To możemy kończyć na odcinek, bo i tak już teraz to parkujemy tylko. Także ci zaraz, kurwa, skończę. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Tomeczko.